To już był po prostu biurokratyczny imperializm rosyjski. Imitujący komunizm, tak? No, ze względów marketingowych za granicę, no bo trudno było komunistom francuskim czy włoskim kazać walczyć o Imperium Rosyjskie, ale o socjalizm, że jak najbardziej. Czyli po prostu wykorzystywali ich jako, jakby to powiedzieć, ja to nazywam pożytecznych ignorantów, a Stalin to nazywał pożyteczni idioci. On był brutalny w tych swoich sformułowaniach. No ale przede wszystkim też pokazuje, że z drugiej strony, z prawicy, to zauważył Kucharzewski, polski prawicowy historyk i wielotomowe jego dzieło od Białego Caratu do Czerwonego. Nie wiem, czy kolega nasz historyk zna. Ten... Ja to jeszcze w liceum czytałem. Czytam. No to kolega wie, że on tam wykazał dokładnie, że stalinizm to była kontynuacja. No zresztą powołują się też na hrabiego generała Ignatiewa, który był attaché wojskowym rosyjskim w Paryżu w czasie I wojny, zaoferował swe usługi, jak wybuchła rewolucja. Zrobił rachunek sumienia rosyjskiego patrioty i wyszło mu, że większe, no że raczej rosyjski patriota, no po naszemu imperialista, to powinien poprzeć bolszewików, bo mają większe szanse uratowania imperium. I poparł z tym, że jak długo, no te kilkanaście lat komunizmu było od 17 roku do, no powiedzmy, do końca lat 20. Do ekspulsji Trockiego, można powiedzieć. No to ci nie chcieli go. Uznali z przyczyn ideologicznych, że takie coś jest nie do przyjęcia. Rosarski. Ze służb specjalnych, jakby to dziś powiedziano. Bo attaché te wojskowe właśnie prowadziły wywiad sensu stricto rosyjski. No i proszę was, jak Stalin się rozprawił z Trockim i zaczął rozprawiać z trockistami, czyli z prawdziwymi komunistami, którzy to traktowali dosłownie i nie instrumentalnie, jak to się dziś ładnie mówi, no to sobie zaraz ruski wywiad gospodarczy do niego zgłosił. On to opisuje w swojej książce 50 lat w szeregu. I zaczął służyć. I wtedy, jak tych starych bolszewików z wywiadu wzywano do Moskwy na rozwałkę, a jak nie chcieli przyjeżdżać, to ich tam, no Walter Krywicki na przykład napisał książkę, byłem agentem Stalina, nie chciał przyjechać na rozwałkę do Moskwy, to go rozwalili w hotelu w Nowym Jorku. A tam sobie wtedy za pozwoleniem amerykańskich służb, bo to już było przygotowywanie dalszego ciągu wojny i po wojnie, to już sobie tam stalinowski wywiad mógł robić co chciał praktycznie i ubili tego Krywickiego. No a generał hrabia Ignatiew przyjechał i po prostu dostał awans. Został uhonorowany, pozwolili mu zwiedzić jego pałac. Opisuje to wszystko. Lokaj, jak go zobaczył, to prawie go po rękach całował. U nas nawet nie wolno było byłym ziemianą na terenie powiatu przebywać. A tam, proszę bardzo, i to 30 lata. Na trybunę honorową go zaprosili. Zresztą w rocznicę rewolucji bolszewickiej, żeby było ciekawsze, i pisze z rozrzewnieniem, jak nawet maść koni w poszczególnych bateriach artylerii konnej była taka, jak za naszych dawnych czasach. W książce pisze z łezką w roku o caracie, żadne tam wygadywanie czy plucia na cara miłościwego. No i książkę dedykuje młodzieży komsomolskiej. Jest w polskim tłumaczeniu, wyszło w po 56 roku wyszło, 50 lat w szeregu. No więc ja tam takich rzeczy poprzytaczałem sporo. No, patriarchat przecież Stalin reaktywował
po prostu kilkudziesięciu latach nieistnienia, tam przecież Piotr Wielki zlikwidował patriarchat, no, to Stalin reaktywował. W lutym akurat rocznica w tych dniach, w 1943 roku. 71. rocznica. Tak, tak, bardzo ładnie. Także proszę was, no jak ktoś mi mówi o komunie w Sowietach od 1930 roku, to tylko daje dowód swojej ignorancji. A ja mam takie pytanie, co spowodowało, że gruziński, nazwijmy to tak, komunista, stał się takim stricte carem... No a to analogicznie jak Austriak Hitler stał się czołowym nacjonalistą, szowinistą wręcz niemieckim. No to jest kompleks, jakby to powiedzieć, neofity. Aha, w ten sposób. Oczywiście. No tak jak wśród hitlerowców, tak twierdzą znawcy, najgorsi byli katolicy, czy bywsi katolicy, jak kto woli. Dlaczego? Dlatego, że oni musieli występować z kościoła po to, żeby być przyjęci do NSDAP. No i jak dostąpili tego zaszczytu, to musieli się wykazać, że ale są wierni. Ale stara gwardia, a późniejsi już nie musieli. A późniejsi już nie, to były już te marcowe fiołki, to niższe szarże. Oni tych najwyższych stanowisk to raczej nie zajmowali. Z wyjątkiem tam gospodarki może, jakichś takich czystofachowych. No właśnie, no słuchajcie, co, o ile mnie pamięć nie myli, to ostatnio zakończyłem piąty wyróżnik cywilizacyjny, tak? I mam przejść do wyróżniku szóstego. Z tym, że zaznaczam, wśród tych sześciu moich wyróżników, to dwa są przeze mnie dodane. To nie jest klasyczny koneczny, a ściśle mówiąc, koneczny o tym pisze, ale do rangi wyróżnika cywilizacyjnego tego nie podniósł. Pierwszy to jest stosunek do prawdy, bardzo ważny z punktu widzenia cybernetycznego. To chyba wręcz kluczowy, bo najpierw się zaczyna wszystko od rozpoznania. Tak jak Mazur mówił, nie ma ludzi złych i dobrych. Są tylko ludzie źle poinformowani i dobrze poinformowani. Naszym zadaniem jest ludzi dobrze informować i koledzy to zdaje się robią, puszczając sukcesywnie w internet. Dobra. Dobra, więc słuchajcie. No, to dzisiaj jak to z frekwencją. Poprzednim razem było 86. To jest gradient ujemny. Ale jeszcze mam. Ale za to w internecie wzrasta oglądanie. W internecie, tak, no właśnie, to jest. To jest ważne. Słuchajcie, więc teraz dzisiaj będzie temat on różnie jest pojmowany i różnie tytułowany. Jeżeli omawiam go w ramach nauki porównawczej o cywilizacjach, to po prostu go traktuję jako dodany przez siebie szósty wyróżnik cywilizacyjny, czyli istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej. Czyli istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej. I teraz, to ja dodałem, podobnie jak te dotyczące prawdy. Według koniecznego, żeby się tutaj trzymać klasyka, to po prostu świadomość narodowa istnieje tylko w tych populacjach, w których są spełnione poprzednie wyróżniki. I tak, istnienie lub nie istnienie świadomości narodowej. To jest tytuł. To jest tytuł. I tak, od początku. Tak. Według koniecznego świadomość narodowa powstaje wtedy, jeżeli poprzednie wyróżniki cywilizacyjne są spełnione w sensie pozytywnym, to znaczy
jest monogamiczna rodzina, opanowanie czasu doprowadza do historyzmu. Że tak, pięć poprzednich wyróżników tak, jest spełnionych, to dochodzi do szóstego. Tak, nawet cztery, a u mnie pięć. To dochodzi do szóstego, tak. No ale... Kiedy pięć poprzednich jest spełnione. Ale uznałem, że to jest za mało diagnostyczne, zwłaszcza teraz, bo Koneczny tworzył, no kochani, 100 lat temu. Przecież weźcie, że jego pierwsza publikacja, w której coś pisze na temat podstaw nauki porównawczej o cywilizacjach, to jest jego książka Polskie Logos i Etos. Pierwsze wydanie 1921 rok. To już niedługo będzie setna rocznica. I on się zajmuje w ogóle historią Polski, osiągnięciami polskiego narodu. Bardzo ciekawa praca dwutomowa. Namawiam wszystkich, którzy się interesują historią, na lekturę tego. Teraz wznowiono to, można dostać nawet w tych księgarniach narodowych polskie, i narodawych. Polski Logos i Etos, tak. No zwłaszcza kolega historyk to uważam jako obowiązkową lekturę, powinien przeczytać, a inni no przynajmniej przejrzeć, albo jeżeli mają czas, to też warto przeczytać. No tam różne są takie rzeczy, o których my zielonego pojęcia nie mamy. No bo to było wydane kiedy? Przez te ostatnie ponad wieku odcinano nas systematycznie od tej części dorobku polskiej nauki. Więc proszę was, no i tam jest jeden rozdział w tej książce poświęcony nauce o cywilizacjach. I to jest pierwsze całościowe ujęcie, czyli już 100 lat temu. No a w 14 lat potem, w 31 wychodzi o wielości cywilizacji, gdzie już to jest całościowo, tak już porządnie, naukowo opracowane. No kochani, ale procesy socjologiczne poszły naprzód. No, według Konecznego to właściwie wychodziło na to, że tylko narody są w cywilizacji łacińskiej, a gdzie indziej to nie są narody. No, można sobie to tak definiować oczywiście, ja się nie kłócę o konwencje terminologiczne, ale wtedy ten termin naród jest bardzo słabo diagnostyczny, bo nie ma jak nazwać no tych formacji, które według tej terminologii nie są narodami, a wykazują pewne cechy już narodów dzisiaj, no zwłaszcza Koneczny tworzył w epoce, kiedy dominował kolonializm, kochani. Wtedy był globalizm prawdziwy. Mam w planie rozdział, w którym wykażę, że minimalna entropia, czyli maksymalny stopień organizacji międzynarodowego systemu, to był właśnie wtedy, do 1914 roku, od mniej więcej 1870. A później entropia zaczęła rosnąć, więc to, co nam się wciska, że globalizm, globalna wioska, to są 3x3 parę 15, taka propagitka, natomiast w rzeczywistości to się wszystko decentralizuje. Oczywiście, jak najbardziej. I te procesy, no nie mam jeszcze za zeszły rok danych, ale jakieś już będą, z internetu ściągnę, policzę i zobaczymy, no ale no, mogę powiedzieć, w najlepszym wypadku ta maksymalna entropia się ustabilizowała na dennym poziomie i to ma być ten globalizm. 3x3 para 15. W tej chwili jeszcze, żeby ratować resztki globalizmu, to Ameryka z Unią Europejską chcą robić wspólny rynek, żeby dyktować innym warunki, bo jak nie, to Chiny będą dyktować. Ja według moich obliczeń to, czy się połączą, czy nie połączą, to i tak za jakiś czas Chiny plus ewentualnie jakiś, no nie wiem, kraj inny typu Indie na przykład i tak będą dyktować, może Japonia i tak będą dyktować. Daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia, zużytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia. A jaki jest stosunek między Unią
Ameryką, a Unią, to ostatnia niedyskrecja związana z taką krwistą wypowiedzią pani asystent sekretarza pani Wiktorią Nuland. No to ona odpowiednio nazwała Unię Europejską dosadnie. Więc słuchajcie, sprawa polega na tym, że oczywiście ja już w latach 60., kiedy opracowywałem pierwszą wersję tej mojej książki o cywilizacjach, już prowadziłem inną siatkę pojęciową niż koneczny. Podzieliłem na narody pełne i narody ludowe. Taką nomenklaturę wprowadziłem. Ale nie nomenklatura jest tutaj najistotniejsza. Najistotniejsze jest zbadanie, na czym polegały i polegają nadal procesy powstawania nowoczesnych narodów, a w tej obecnej postmodernistycznej nomenklaturze to można powiedzieć po nowoczesnych albo po nowoczesnych. Jak ktoś chce w tym języku, też można, proszę bardzo. Więc ja mówię, tak, ale to my już mówimy o po nowoczesnych. A później będzie po nowoczesnych, później będzie po nowoczesnych. Proszę bardzo, tylko trzeba dobrze liczyć te po, żeby się nie pomylić. Bo później będzie, proszę pana, ale pan mówi nie o po nowoczesnych, tylko o po nowoczesnych. Więc proszę was, z tym się łączy, proszę was, problem procesu powstawania nowoczesnych, czy poponowoczesnych, czy poponowoczesnych, jak to woli. Ja się nigdy o konwencje terminologiczne nie kłócę, tylko już jak się raz przyjmie, to trzeba już ją stosować po prostu. No i proszę was, tutaj trzeba powiedzieć parę słów o procesach powstawania, no ja już tak bardziej tradycyjnie, nowoczesnych. Nie będę tych po z karabinu maszynowego informacyjnego strzelał. Ale nawet to ujmę szerzej. To znaczy procesy powstawania naczelnych związków społecznych. Bo naród jest tylko tam kolejnym etapem powstawania. I tutaj sprawa jest bardzo istotna, dlatego że to jest ta część dorobku polskiej, jeszcze przedwojennej nauki, bo to jest Koneczny, Petrażycki, Piętka, ja tu zresztą w wydaniu Piętki to będę przedstawiał. Jest to siatka pojęciowa i podejście najbardziej diagnostyczne w skali światowej. I od tego dokładnie odcięto nas precyzyjnie po 1948 roku. Można to prześledzić na publikacjach. To znaczy w 1947 roku skrypt Henryka Piętki, Teoria prawa, część pierwsza, socjologia, bo to w tej pierwszej części jest. To zostało dokładnie omówione. Ja z tego się uczyłem, ale to nie jest przedwojenne nawet wydanie, tylko powojenne. A jak weźmiecie ten sam tytuł, ten sam autor, ale 49 rok, ja zresztą to przerobiłem, że tak powiem, na własnej skórze, bo pisząc swoją książkę o cywilizacjach, chciałem wypożyczyć ten skrypt z BUW-u, z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. No i wypożyczyłem, wszystko fajnie, tylko był rok wydania 1949. Ja patrzę, a to skrypt ten sam, ale nie taki sam. Wywalony cały rozdział o rozwoju naczelnych związków społecznych, czyli tu pupa bolała najbardziej. Kosmopolitów, bo to oczywiście u nas się też określa, że to wszystko komuna. No można to i tak nazywać, jeszcze w tym okresie można to mówić, ale od 56 roku już był odwrót od komunizmu u nas, co zresztą publicznie zauważył Konin Mikke,
mówił, że socjalizm się zaczął cofać od 56 roku w Polsce, a teraz znowu w III RP jest w ofensywie. I on to jakoś tam uzasadniał, no, mniejsza z tym. W każdym razie ten rozdział został całkowicie amputowany. No i myśmy musieli zabiegać o to. Pożyczyliśmy w końcu od studenta, który wtedy studiował, porobiliśmy fotokopie, ale te fotokopie to takie niewygodne w czytaniu, te kartki papieru się tak skręcają. Ja tego nie lubię w ogóle używać, więc sobie zrobiłem streszczenie własnoręcznie, bo jeszcze nawet maszyny nie miałem do pisania. No takie były problemy techniczne w tamtych czasach. Jak mi ktoś mówi, no a teraz mogą zrobić atak elektroniczny i wszystko wysiądzie. Ja mówię, nie ze mną te numery, to wyciągam starą maszynę. Tą, na której pracowałem, no większość książek na niej napisałem. Stary papier mam, starą przebitkę mam, starą kalkę mam i będę trzaskał. 12 egzemplarzy wychodzi. A ci inni uzależnieni od... tylko od komputerów, no to wysiądą. Będziemy lepsi wtedy. My mamy rezerwę tradycyjną. Więc proszę was, to tak na marginesie. Ale wracając do tej sprawy. Otóż w tej chwili wam pokażę rozwój naczelnych związków społecznych w ujęciu Petrażyckiego. Piętki oczywiście z dodatkami Konecznego, bo to jest synteza pewna. No i proszę was, a to zauważcie, że ten skrypt Petrażyckiego Piętki jest trudniej dostępny niż Konecznego. I o ile Konecznego wznowiono w tej chwili, no jest do sytości tradycyjnego Konecznego, tego nikt nie spróbował wznowić. Zresztą może to warto będzie po prostu przeskanować, ja mam skanę. Przeskanować, tak, nie albo odfotografować. Żeby nie niszczyć, bo przy skanowaniu taki skrypt się może zniszczyć i po prostu puścić to w internet. I już. Chyba trzeba będzie to zrobić. Zerować i potem... Co? Nie kserować. Myślisz, że roześlemy wszystkim ksera? No przy kserowaniu to też trzeba... No tak. Plaskać i rozerwać to, a to jest dokument z epoki, nie należy niszczyć. No to rozszerzyć te stroniczki, tak, żeby można było... No, my to fotografujemy po prostu. Takie rzeczy, jak mieliśmy te nasze materiały 60-tych lat, tośmy nie rozrywali, tylko w formie zdjęciowej to jest. No właśnie. I to koledzy z Poznania dostali, jeszcze nie wrzucili. Ale jak nie będą wrzucać, to ja wam... Dodam z tego pendrive'u. A tam są te zdjęcia tych materiałów? No tam myśmy te materiały po prostu tak ręcznie otwierali i zdjęcie. I zdjęcie. Więc proszę was, to jest taka sprawa. A więc tutaj w ramach tego omówimy sobie rozwój naczelnych związków społecznych. I teraz definicja. Przez naczelny związek społeczny rozumiemy taki, który obejmuje swoimi funkcjami wszystkie dziedziny życia na danym etapie jego rozwoju. To jest jednoznaczna definicja i ona jest, jakby to powiedzieć, niezależna od, powiedzmy, no od etapu, na którym to badamy. Nam chodzi o dany etap. I tutaj tak, pierwszy to będą związki jednokrewne.
nawet napiszę. Muszę wyjąć. Zobaczycie, jakie to jest istotne. Ale to dopiero w praniu się okaże. Więc będą tak naczelne. Pierwsze z nich to będą związki jednokrewne. Jedynka jednokrewna. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, kiedy to Polska właśnie Szkoła socjologiczna, właściwie mówiąc, ta jej część, którą my tu omawiamy, jest najbardziej diagnostyczna w skali światowej, to proszę sobie wejść do internetu i w różnych językach prześledzić, co inni oferują i zbadać stopień diagnostyczności tamtych siatek pojęciowych choćby. I to powiedzmy sobie szczerze, można nawet wyliczać ilości bitów informacji. O, kolega nam tu dzielnie poprawia statystykę. To jest jedyna rzecz. Prosim was pięknie. No to już jest dobrze. To jest frekwencja taka, jak i była poprzednio, czyli już można powiedzieć, system się ustabilizował. Więc proszę państwa, omawiamy tutaj dla kolegów streszczę szósty wyróżnik cywilizacyjny, który w stosunku do koniecznego pozwoliłem sobie dodać, istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej, ale odchodzę od klasycznego konecznizmu, jak to nieraz bywało, i omawiam w tej chwili pojęcie narodu, a zaczynam od rozwoju naczelnych związków społecznych, przy czym przez naczelne związki społeczne rozumiem takie, które obejmują całość życia społecznego na danym etapie jego rozwoju. To co innego znaczy na jednym etapie, co innego na drugim, to nie jest jakaś wartość bezwzględna. Więc zaczynamy od związków jednokrewnych. Związki jednokrewne. Są to takie związki, w których łącznik biologiczny w postaci pochodzenia od wspólnego przodka. Otworzyć nawias.
realnego lub hipotetycznego. Realnego lub hipotetycznego. Zamknąć nawias. Odgrywa istotną rolę. No, w naszej nomenklaturze to jest biologizm. To są tego rodzaju związki społeczne, w których właśnie biologia odgrywa istotną rolę. No, legenda o wspólnym pochodzeniu Słowian od Lecha, Czecha i Rucha. I Rusa, tak, przepraszam, bo pomyliłem się. Lech, Czech i Rus właśnie. No tak, ale to nie musi być rzeczywiście biologicznej wspólnoty, tylko taka świadomość. To znaczy, proszę pana, na wczesnych etapach rozwoju, to to musi być. Na wyższych etapach rozwoju, to już jest, coraz bardziej się oddala życie społeczne od biologizmu. I już ten realny przodek zamienia się w legendarnego, a później w ogóle. Bo nie ma się to wpisane, tylko po prostu jedno pokolenie drugie nie umieli czytać i pisać. Jedno pokolenie drugiemu przekazywało informacje, przekręcali oczywiście, bo takie coś musi następować. Faktem jest tylko to, że Lech był protoplastą tych naczelników plemienia Polan. To znaczy, czy faktem jest, to nie wiemy, właśnie nie wiadomo. Ale jest takie przekonanie. Tak, przodek na papieru. Więc tutaj chodzi o to, że w tych związkach, które Petrażycki i Piętka nazywają jednokrewnymi, a ja tu zapisałem czerwonym długopisem, jest istotny ten czynnik biologiczny, a przynajmniej przekonania. Ale z tym Rusem to już może być bujne na resorach. Może chodzi o legendarnego kija, założyciela Kijowa. Tam było drugie plemię Polan. Może chodzi o kija samobija, no różnie to może być. Proszę pana, to są tylko takie teksty. Zresztą jak będę omawiał te związki, to ta sprawa się bardzo ładnie wyjaśni. Tutaj zresztą zauważcie, jak ten jednokrewny archaizm, bo to dziś jest absolutny archaizm, niezależnie od tego, czy to jest legendarny, czy realny przodek, jak to funkcjonuje. No przecież słuchajcie, w tej chwili wejdźcie na strony paleoendeckie, jak ja je nazywam. No to tam się na przykład ustala przynależność do narodu żydowskiego, jeżeli w ogóle ktoś to ustala, bo najczęściej to jest etykieta, ktoś przylepia i koniec. Ja tylko pytam, a to jest na czyjej nominacji? Jak powiedzą, że tam tego i tego, ja mówię, to jest mało wartościowe, bo na prawo i lewo te godności żydowskie rozdaje. I to jest zdewaluowane. Ale jeżeli ktoś w ogóle coś próbuje badać, to tylko bada pochodzenie biologiczne. Czyli to jest archaiczne myślenie z epoki związków jednokrewnych. Dlatego te sprawy są ważne. Patrzcie, jak myśmy się cofnęli mentalnie. No, ale przejdźmy teraz do omówienia. Więc pierwszy z tych związków jednokrewnych to jest rodzina. Rodzina jest to związek rodziców i dzieci. W polskiej szkole socjologicznej taka była nomenklatura i no, jak sama nazwa wskazuje, to jest związek, którego zasadniczą funkcją społeczną było rodzenie, no i oczywiście wychowywanie. I stąd ta nazwa, dzieci. Rodzina, no stąd ta nazwa, oczywiście. Tak, no jeżeli jest jakiś związek, który nie może rodzić dzieci, to nie jest rodziną. No jasne. Modyfikowanie tego wprowadza entropię.
prawda, do powiedzmy siatki pojęciowej i czyni ją mniej diagnostyczną po prostu. Niezależnie od intencji, czy jakichś tam społecznych treści, czy celów, które się za tym kryją, to można nawet wyliczyć, w jakim stopniu to pseudoinformuje lub dezinformuje i tak dalej. Związek rodziców i dzieci. Teraz, proszę Państwa, to ma bardzo daleko idące konsekwencje, ta definicja. Przede wszystkim małżeństwo bezdzietne nie jest rodziną. To jest związek, duch osób, ale nie jest to rodzina. I tutaj znowu w dobrej przedwojennej polskiej socjologii mówiło się o grupie społecznej generalnie dopiero od trzech osób. Tres faciunt collegium, to zresztą jeszcze od czasów rzymskich się wywodzi. Jak są dwie osoby, to może być związek, ale to nie jest grupa społeczna. Czyli związek małżeński nie jest rodziną. Nie jest rodziną, oczywiście, według tej definicji. Można sobie dowolnie definiować, że na przykład związek człowieka z kanapą będzie rodziną. Definicje mogą być dowolne, ale taka definicja będzie bardzo słabo diagnostyczna, nazwijmy to. Prawda? Ja się śmieję, bo koleżanka mojego brata z liceum miała taką ksywkę właśnie, kanapa. No, ale to nie o taką kanapę chodzi, tylko kanapę, uniwersalną kanapę bojową. No jasne. UKB składa się z nóżek, kanapy właściwej i oparcia. Więc proszę Was, to jest... Nie, ja już od razu definiuję, żeby nie było wątpliwości. Bo wszystkie manipulacje medialne polegają na tym, że używa się słów kluczowych niedefiniowanych, a za to silnie pobudzających emocjonalnie. No i manipulacja polega na tym, że komu trzeba to się nalepia pozytywne, a komu trzeba to negatywne. Czy oni negatywne, a nas czym pozytywne. Tak jest, tak. No, tak. Jaka jest różnica między kolektywem a kliką? Kolektyw to my, a klika to oni. Prawda? Klasyczne rozpoznanie, więc grupa. Zaczyna się, generalnie grupa społeczna, zaczyna się od trzech osób. Jakie to ma uzasadnienie? No, weźmy choćby taką sprawę, że jak są dwie osoby i rozmawiają, to nie ma świadka. I parę dni temu była audycja, amerykańska zresztą audycja, tylko z polskim tłumaczeniem. Ewa Ewart to zajmuje się takimi ciekawostkami na temat gwałtów w armii amerykańskiej, ale gwałtów popełnianych przez żołnierzy amerykańskich na kobietach, również żołnierzach amerykańskich i to w metropolii. Słuchajcie, to było przerażające. Świadczące o tym, że turanizacja armii amerykańskiej na ich terenie własnym jest posunięta daleko bardziej niż była w armii radzieckiej w czasie wojny. Dlaczego? Dlatego, że tam opisywali takie rzeczy, które oczywiście bajcy w czasie wojny na terenie nieprzyjacielskim wyprawiali jak najbardziej. Już na swoim terenie to było ścigane. A nawet na terenach należących do Polski międzywojennej jakoś tak... Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe. Ale na terenach, na ziemiach odzyskanych to już... Pełną swobodę. Proszę Pana, ja po wojnie w Gliwicach się osiedliłem i miałem w szkole, na studiach kolegów miejscowych, Ślązaków, którzy pamiętali, jak to szło. To mówili, że jak szła Armia Czerwona, to tylko się pytali, czy to była Polska, czy Germania. Jak Polska, to się hamowali.
starali się hamować. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie gwałty, rabunki i tak dalej, oczywiście się zdarzały, ale były ścigane przez NKWD. A jak NKWD, no powiedzmy, już nie chciało się takimi drobnymi rzeczami zajmować, to scedowali to na milicję. I milicja obywatelska, ja pamiętam, milicja, bez przerwy były walki milicji obywatelskiej z maruderami radzieckimi, którzy tam sobie pozwalali. No bo pewnie myśleli, że to są tereny dawnej Germanii i że im wolno, a nie wolno było i milicja strzelała. Ja zresztą się później śmiałem, że do tych, do rejestru tych poległych utrwalaczy władzy ludowej to pewnie wliczali tych postrzelanych przez ruskich maruderów, tych co rabowali. No milicja strzelała, no pamiętam do naszej kamienicy się zaczęli bajcy pijani dobijać, ale ktoś dał znać na milicję, przyleciała milicja, od razu była strzelanina na dole i tych odpowiednio obezwładnionych zabrali na komisariat. Więc tak, takie były standardy, to ja pamiętam. Nie muszę tu korzystać z wiedzy podręcznikowej, tylko mam swoje wspomnienia źródłowe z tego okresu. Samo w Łańcucie jeszcze jak byłem, to też tam się zdarzały, że tam pijani radzianie próbowali rabować. To opowieści, jak milicja ich tłukła, jak byli nieuzbrojeni, to kolbami ich lali, ale to także z tej opowieści. Milicjant kolbą i Sowiet leci do rynsztoku. Takie opowieści pamiętam jako dziecko. A jak byli uzbrojeni, to było ich strzelanina. W Zamościu rodzina mówiła, że po prostu do 1946 roku, od wyzwolenia się od 1944 roku, od lipca, no to, no to były różne, 7 nawet, różne cyrki właśnie z Sowietami Radzieckimi. I Zamościanie wzięli się na sposób, że jak właśnie pijani gdzieś tam rozrabiali, czy coś tam, kogoś się czepiali i tak dalej, to wrzeszczeli NKWD. I oni się tego śmiertelnie bali, uciekali. To był taki straszak. Jedyny, którego się bali, ale NKWD zezwoliło naszej milicji z tym się rozprawiać i milicja obywatelska się bardzo, i ORMO też później bardzo się chętnie rozprawiało z tym. Więc tak, takie to przemilczano oczywiście w PRL, ale teraz się też to przemilcza, dokładnie te sprawy, bo to i wtedy nie pasowało do legendy założycielskiej PRL-u i teraz to nie pasuje do obecnej legendy założycielskiej III RP. Ale kiedy Zamość został wyzwolony przez armię radziecko-niemieckiej okupacji, to ludzie właśnie widząc tych biednych żołnierzy, ranni i tak dalej, to się po prostu na tą pierwszą falę się litowali i tak dalej, czasami nawet zapraszali do domów. Oczywiście niektórzy z nich już wtedy rozrabiali, ale dużo było chorych, rannych, kalektów i tak dalej. No więc proszę pana, więc tutaj natomiast na terenach wrogich, czyli germańskich, bo to się tak mówiło, czy tu Polska, czy Germania, no to tam sobie mogli pohulać jako odwet za to, co Niemcy wyprawiali na terenach Sojuzu oczywiście. No i tam się działy, no to, to co teraz opisują, to akurat w przybliżeniu oddaje to, co się tam działo. No Niemcy w tej chwili twierdzą, mówię Niemcy, bo mogą trochę przesadzać, ale twierdzą, że praktycznie każda kobieta niemiecka pod okupacją radziańską to musiała zostać zgwałcona. Ja nie wiem, czy to nie jest przesada, ale nie chcę się... Czyli można by powiedzieć, że to pokolenie Niemców, które teraz jest, to nie są Niemcy. Ale to pan znowu podchodzi biologistycznie do sprawy. A jak jeszcze gorzej to jest właśnie biologizm. Z tej armii amerykańskiej na ich terenie jest gorzej niż to, co się działo. Proszę pana, jak ja posłuchałem tej audycji amerykańskiej 2 czy 3 dni temu, bo późno w noc dają, to tylko takie nocne marki jak ja oglądają, to jest poniżej tych standardów, dlatego że oni na swoim terenie w stosunku do własnych kobiet, żołnierzy. I mało tego, dowództwo, wojsko chroni tych gwałcicieli. Dlaczego ja ten przykład przywołuję? No bo to pani kapitan zresztą. Tam były niektóre kobiety
podoficerowie zawodowi, niektórymi oficerami zawodowymi, no to ona opisuje taką sytuację, że kolega wojskowy zgwałcił, jak się broniła, to ją szczękę złamał, całkiem zdeformował. Jak zgłosiła to przełożonym, to powiedzieli, no, proszę panią, jak tam było, to tylko wie pani i ten, kogo pani oskarża. Pani twierdzi tak, a on twierdzi, że nic takiego nie było. No i nie mamy podstaw, żeby go skazać. A to na tym nie koniec. O, władze wojskowe utrudniają jej nawet leczenie tej uszkodzonej szczęki. No to już jest absolutny skandal. I tam więcej one założyły takie... No bo ona dla ich systemu ma zdrową szczękę. No po co to leczy? To. To mi się przypominało, że też radzieccy żołnierze w 1939 roku, jak wchodzili do Lwowa, to taka pielęgniarka, Wanda Ossowska, już nie żyjąca, która później była wywieziona przez Niemców w obozach koncentracyjnych i w PRL-u była w Warszawie pielęgniarką dyplomowaną, to wtedy była we Lwowie i pytała się inni polscy lekarze, radzieckich lekarzy, jak to wojskowych, dlaczego ci żołnierze na przykład mają stopy szpotawe, są garbaci, chorzy na gruźlicę i tak dalej. No to radziecki lekarz wojskowy mówił tak, a co, mają siedzieć w domu, z czołgu garbu nie widać. No. Zamiast siedzieć w domu i się męczyć, niech lepiej umrą za Związek Radziecki. No nie, ale... I się śmiał się ze mną. Ale to jest z innej kategorii przykład, no. Ale to ewidentnie... To ze sprawami etyki czy prawa w wojsku nic nie ma wspólnego. To chodzi tylko o biologiczną sprawność. Po prostu obniżyli próg sprawności i koniec. To jest wszystko. No ale jak się zdarzył w 1945 roku przypadek, że koledzy czerwonoarmiści w strefie okupacyjnej radzieckiej w Niemczech odkryli, że kolega jest trędowaty, to zapakowali go do klatki, wsadzili w amerykański godzik, powiedzieli amerykański jeep i wywieźli do brytyjskiej strefy okupacyjnej, gdzie był szpital, który posiadał leki już wtedy przeciwprądowe. Po czym spalili ten samochód w brytyjskiej strefie. No, bardzo słusznie. I to powiedziała polska lekarka, która później się zajmowała ugarcie trendowatymi i była zdumiona, dlaczego Rosjanie, którzy wszystko zabierają i kradną, tutaj w taki dziwny sposób się pozbywają dobrego amerykańskiego samochodu. Antyseptyczne działania, ale to jest zupełnie z innej półki. Ja mówię tutaj o traktowaniu własnych kobiet w własnym wojsku. To jeszcze jest utrudnianie przez biurokrację. Tak. No, zatuszowywanie. Że się takie przypadki zdarzają. Amerykańskie szacunki podano, że prawdopodobnie 500 000 kobiet żołnierzy zostało zgwałconych. Armii amerykańskiej. W okresie 10 lat. No to razy, za jaki okres? No to no, czasu, jak kobiety przyjmują do wojska. A to 90 lat. No tak. To są amerykańskie szacunki, nie jakieś wrogie Ameryce. Z tą szczęką to już przegięcie po prostu. Ale tam inne były podobne też przypadki. Żeby tego nie leczyć po prostu. Najważniejszą rzeczą jest to, że władze wojskowe są nastawione na tuszowanie takich rzeczy. Czyli ta kobieta, żeby nie podrywać PR-u wojska. Musiała iść do cywilnego lekarza, no, tak? Jest i zapłacić. Nie, no ona tam cały czas walczy o swoje prawa, bo jej przysługuje wojskowy. To jest najgorsze. Kiedyś widziałem taki film, gdzie generał nie chciał bronić swojej córki zgwałconej przez, też na ćwiczeniach, prymuski ze szkoły wojskowej. To znany film, prawda, widzieliście? No, ale to był pojedynczy przypadek i tu zawsze można powiedzieć, że film, no to może reżyser pacyfista albo jakiś tam inny taki, a tu były dane statystyczne, amerykańskie, szacunkowe, bo oni mówią, że to te przypadki, gdzie kobiety się skarżą, to są
wyjątkowe, bo na ogół uważają, że władze wojskowe będą po stronie gwałcicieli. I one nam podawały, że ten, co mnie zgwałcił, wtedy tam był chyba kapitanem, teraz jest już podpułkownikiem. Czy może... Awansowało, no musiała z wojska odejść za to, że psuje PR armii. No i słuchajcie, to jest, to widzimy, że te podejście cywilizacyjne, które my nazywamy turańskie, to nie jest ani z biologią związane, z żadnym programowaniem genetycznym, ani z żadnym terenem geograficznym, jak na przykład Nizina Turańska, gdzie jest podobno kolebka. Z programowaniem informacyjnym. To się łączy z, po prostu z prowadzeniem wojen imperialistycznych. Jak ktoś prowadzi imperialistyczne wojny, to te procesy absolutnie zachodzą. I to nikt nie musi tu robić żadnej dywersji. Tu szukanie spiskowej teorii dziejów. Taki naturalny. Te prymitywne chamy, co gwałciły, to żadni obcy agenci. To po prostu ludzie, którzy no po prostu w warunkach wojny, wojska zawodowego, to jest też istotne, są pewni bezkarności. No, czy natomiast czy słuchajcie... Można było poprosić, żeby odszukać tą, skąd to jest ta wiadomość o tym... To jest TVN24, ja to oglądałem trzy dni temu. Tytułu nie widziałem, bo w trakcie włączyłem. Tak, niestety tytułu panu nie mogę... To, ale audycję Ewy Ewart. Niech pan szuka. To jest dnia... No, dwa czy trzy dni temu. Czyli gdzieś tam... dziewiąte, tak? No, coś koło tego. Już w tej chwili to będzie dwa albo trzy dni. Więc proszę was... Ale z drugiej strony jedna z tych wojen imperialistycznych USA miała miejsce w Afganistanie, czyli na terenie położonym blisko Niziny Turańskiej. No tak, ale... Druga w Iraku, załapali to znacznie daleko, znacznie dalej. Słuchajcie, nawiasem mówiąc, żebyście też na to zwrócili uwagę, że z tego punktu widzenia turanizacji wojska, które prowadzi wojnę, to zdrowszą sytuacją od strony moralnej jest to, co wprowadził Izrael, że wszystkie kobiety obowiązkowo służą w wojsku. Bo wtedy takie sytuacje, że jest jedna pani, oficer na 20, no opisuje gwałt zbiorowy na niej popełnili koledzy. I jak ona się skarżyła, no to mówię, no my mamy tu tyle zeznań przeciwnych, a tu jedna pani. No, w sytuacji, gdzie w armii izraelskiej jest dużo kobiet, no pół na pół w przybliżeniu, to już takie sytuacje są, no bardzo mało prawdopodobne, dlatego że tych kobiet jest dostatecznie dużo, one są uzbrojone, mogą się bronić. Więc tu ja zaczynam trochę rozumieć, dlaczego w Izraelu wprowadzono powszechną służbę wojskową kobiet. Ale Palestyńczyków to szokuje z kolei. Co pas? Że w Izraelu są kobiety, są zmilitaryzowane. To jest nie do pomyślenia dla Arabów. A szokować. A, to jest chwyt psychologiczny, że jak zginie z ręki kobiety, to nie pójdzie do raju. No, to jest inna sprawa, ale chyba nie to jest głównym motywem. Czyli socjologicznie jest zdrowsza sytuacja i to wprowadzili, mimo że rabini są przeciwni służbie wojskowej kobiet, nawet naczelny rabin armii izraelskiej się wypowiedział przeciwko służbie wojskowej kobiet, no to mu przeciwnicy zarzucili, że jest hipokrytą, bo swoją żonę poznał w czasie wspólnej służby wojskowej. To tak, no ale wracajmy do rodziny. Wobec tego, jak są dwie osoby, to nie jest grupa. Bo nie ma świadka. Nawet z punktu widzenia dochodzeń karnych. Natomiast jak są trzy osoby, to już jest świadek. Jak rozmawiamy, to już jest ten trzeci świadek. I ludzie się inaczej zachowują przy świadkach, inaczej bez świadków. To jest socjologiczna, właściwie psychologiczno-socjologiczna prawidłowość. No i proszę was, tutaj właśnie istotną rolę
odgrywa posiadanie dzieci. Jak w małżeństwie się pojawia dziecko, to małżeństwo jako tylko dwuosobowy związek przekształca się w rodzinę. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I to jest związek, który obejmuje na pewnym etapie rozwoju człowieka, dziecka, wszystkie funkcje życiowe jego. Do momentu, jak zacznie chodzić, no powiedzmy, do przedszkola, to wszystkie funkcje życiowe są no, w rodzinie. Czy ja mogę mały... Proszę, proszę. Mianowicie, tam profesor tutaj zarzucił mnie, że mówię o biologii. Ja nic nie zarzucam. Ja, ale chwileczkę... ja tylko identyfikuję. No dobrze, dobrze. To nie jest zarzut. Zidentyfikował, że mówię o czystym biologizmie w momencie, kiedy zażartowałem, że mogą teraz ci Niemcy nie być Niemcami, a Rosjanami. W sensie biologicznym. Tak, jak najbardziej zgadzam się. Natomiast jeśli mogę zauważyć, to tak jest do momentu, dopóki ten fakt nie zaistnieje w świadomości społecznej. Bo w momencie, kiedy on stanie się powszechną świadomością społeczną, to już przekształca się z biologizmu w autentyczną odejście od swojego poczucia narodowego. No, wtedy, tylko wtedy. Można sterować też i ale to, takimi informacjami biologicznymi można również. Tak, ale to jest skuteczne wtedy i tylko wtedy, jeśli ludzie myślą w sposób biologistyczny. Jak ale myślą, zgadzam się. Ale jak myślą w sposób niebiologistyczny, no to tak, to jest bez znaczenia. Tak myśli biologistycznie, dlatego mówię, że może. Ale nie musi tak myśleć. Sterowniczy. No nie no musi tak myśleć, ale po to, żeby myślała inaczej, to trzeba uświadamiać. Robić to, co my robimy. Bo jak, no tu widzimy, dlaczego się nie uświadamia w tej dziedzinie. Po to, żeby łatwo móc no więc o tym mówię, że w pewnym sensie tego manipulować ludźmi. Zmieniają znaczenie. Był taki żart z okresu PRL-u, że radzieccy żołnierze zgwałcili niemieckie kobiety i dzieci, które poczęły się z tych gwałtów, to przyszli NRD-owcy. No to takie krążyły właśnie teksty. No właśnie. Ale NRD-owcy tutaj niekoniecznie musieli być rozumiani jako inny naród. Tylko obywatele. Dobrze, więc to jest rodzina. I rodzina na pewnym etapie rozwoju jest tym naczelnym związkiem. Na pewnym etapie rozwoju osobistego dziecka i na pewnym etapie rozwoju ludzkości. Rodziny bywały najszerszymi związkami. Dalej, drugi, może napiszę ten. To związki jednokrajne. Rodzina. B. Ród. Drugie to jest ród. Ród jest to zespół rodzin. Ród jest to zespół rodzin. Jeszcze na pewnym etapie rozwoju dzieci i rozwoju ludzkości rodzina była podstawową. Naczelnym związkiem. No jest naczelnym. Naczelnym związkiem. Na wyższym szczeblu rozwoju ludzkości powstaje ród. Ród jest to zespół rodzin wywodzących się od wspólnego przodka. Jest to zespół rodzin wywodzących się od wspólnego przodka. Czy możemy tu ściślić, czy chodzi o jednego przodka biologicznego, czy też może być to... No nie biologicznego, to są związki jednokrewne. Jasne. Czyli jasne. Chodzi o pokrewieństwo biologiczne, nie duchowe. To jest realne pochodzenie i na pewnym etapie
to jest realne pochodzenie od wspólnego przodka, o którym wszyscy wiedzą, że tam jest pokoleń wstecz. Zespół rodzin wywodzących się od wspólnego przodka na tym etapie zaczynają się kształtować zalążki wymiaru sprawiedliwości w postaci zemsty rodowej, rozumianej mniej więcej tak, że jak członek jednego rodu jakiegoś zrobi krzywdę członkowi innego rodu, to wszyscy członkowie tego rodu skrzywdzonego mają obowiązek się mścić. No więc słuchajcie, tu widzicie, że nawet w tej armii amerykańskiej, jak z tego by wynikało, to nawet nie ma poczucia, że te kobiety, żołnierze, że są z tego samego rodu wojskowego. No w polskiej armii przedwojennej taka rzecz w ogóle to w głowie by nie powstała. Przecież po pierwsze, każdy żołnierz, a zwłaszcza oficer, był człowiekiem honoru, a człowiek honoru był obowiązany nie tylko postępować honorowo wobec kobiet, ale zwalczać czynnie, choćby w postaci pojedynków, ludzi, którzy niehonorowo postępowali w stosunku do kobiet. No, tutaj w tych przypadkach ja sobie od razu to porównuję, no, choćby do przedwojennej armii, no bo ja w tych tradycjach z racji rodzinnych byłem wychowany. Kobiety też odbywały przedwojenne? Były, tak, ale to powiedzmy rzadkie przypadki. Była nawet jedna kobieta generał. W wywiadzie przede wszystkim. A no tak, tak. Ale nie była to, nie był to standard, prawda? Ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, powiedzmy, w armii przedwojennej polskiej, to przecież pierwsza sprawa, koledzy tej poszkodowanej by wyzwali na pojedynek tego krzywdziciela i oświadczenie kobiety by absolutnie wystarczyło do tego. No przepraszam, jeżeli kobiety mają mieć te same prawa, to i ona powinna mieć prawo wyzwać na pojedynek. A pojedynki były, no, 500 do 600 rocznie przed wojną się odbywały. Ale prawnie już były chyba zakazane. Słucham? Prawnie już były zakazane. Prawnie to były zakazane od czasów, no nie wiem, kardynała Richelieu, ale nic sobie z tego nie robiono. I po prostu za pojedynki to tam karano parę tygodni twierdzy, czyli taki honorowy areszt. No więc tutaj by taki krzywdziciel by od razu miał pojedynek na głowie. I to pojedynki były, oczywiście ta strona miała prawo wyboru, tak ją wyzywano. Były trzy rodzaje broni przewidziane. Szable to było jeszcze najbezpieczniejsze, bo zabić szablą jest najtrudniej. Można pokaleczyć, ale zabić jest trudno. Szpady były bardziej niebezpieczne, bo jak przebił dość głęboko, no, trąbę na przykład, albo w serce, to już był trup nieboszczyk. Albo pistolety pojedynkowe. Wprawdzie o lufie gładkie, ale lufa była dość długa i kaliber dość duży, więc te zwłaszcza na pistolety to się często kończyły śmiertelnie. A więc to było zabronione, ale zawsze lekarz był przy pojedynku i pisał świadectwo zgonu, że coś tam, wypadek przy polowaniu, czy coś tam takiego i prawo państwowe się w to nie mieszało. No więc tutaj to, co usłyszałem o armii amerykańskiej, to mnie zupełnie ścięło z nóg. To właśnie przecież sojusznicy kochani teraz główni, jakby nie było. No tak, ale ja już powiem brutalnie, przedwojenne polskie to było pańskie wojsko, amerykańskie to jest chamskie wojsko, jak wynika z tego. W tej chwili, bo ono też kiedyś miało swój honor,
ta dawna armia amerykańska, no na przykład kawaleria amerykańska zwłaszcza, no ale w tej chwili to ja widzę, że to jest absolutne dno, no mówię na podstawie tego, co sami pokazali. Tak, więc proszę was, to jest taka smutna refleksja. O, widzę, że nawet nasza statystyka się bardzo ładnie poprawia. Nawet jest gradient dodatni. Więc proszę was, to jest trud. I tutaj jest zaczątek władzy w postaci starszyzny rodowej, która spełnia funkcję władzy ustawodawczej, wykonawczej i tak dalej. Już powstaje pewne prawo rodowe. No i dalej, proszę was, może nawet to podyktuję, wskutek działania prawa socjologicznego o rosnącej wielkości naczelnego związku społecznego, jest takie prawo, że ten wielkość tego naczelnego związku się coraz bardziej... To się prawo nazywa? Prawo rosnącej wielkości naczelnego związku społecznego. To Petrożycki i Piętka to odkryli w naszej socjologii. Społecznego. Na pewnym etapie ród przechodzi na wyższy szczebel, a tym wyższym szczeblem jest szczep albo plemię. I tak można nazywać. Zespół rodów złączonych osobą wspólnego przodka. W nawiasie czasem legendarnego. Tu dopiero na tym etapie ten związek biologiczny, decydujący o jednokrewności tego związku społecznego, już zaczyna się coraz bardziej, nazwijmy to cybernetycznie, uinformacyjniać. Jeżeli tam przedtem to był konkret. Czy teraz traci na znaczeniu to już? Nie. To znaczy, jeszcze nie traci na znaczeniu, ale... Bo jak legenda już. Ale ma już... Ale ma znaczenie legendarne, ma takie samo znaczenie, jakby nie był legendarny. Psychologicznie, tak, oczywiście. Tak. To jest to, co kolega właśnie mówił. Dokładnie. Czyli tutaj do przykładu kolegi nawracając, jeżeli ten chwyt ma mieć znaczenie psychologiczne w obecnych Niemczech, to by znaczyło, że ich populacja się obniżyła, świadomość ich obniżyła do poziomu szczepu. Ale to się nie należy dziwić, dlatego że te elementy jednokrewności germańskiej to Hitler przecież też eksploatował. No i teraz słuchajcie, patrzcie, że polska szkoła socjologiczna już poszła dużo dalej, ale to za chwilę o tym więcej powiemy. Więc tu na przykład legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Nasza legenda. A jak się ich ojciec nazywał, to ja powiem szczerze, nie wiem. Czy ktoś z was słyszał? Nie, właśnie nie. No nie ma. No to już najlepszy dowód, że to już ma znaczenie legendarne. I tutaj już powstaje władza czegoś w rodzaju
księcia szczepowego, jeśli to tak można nazwać. Nadpatriarcha to się mówiło. Chodzi o Słowian. Może być. Tylko, no, tak. Tylko nie wiem, czy nadpatriarcha dotyczył rodu, czy już szczepu. Chyba bardziej szczepu już. No może. W każdym razie tu jest właśnie już zaczątek zcentralizowanej władzy państwowej, bo na szczeblu rodu to jest, powiedzmy, jeszcze kolektywne kierownictwo bardziej. A tutaj już bardziej skupione. No i w związku z działaniem tego prawa rozszerzającego się, rosnącej wielkości tego Naczelnego Związku Społecznego, szczep przechodzi w narodowość, ale narodowość to już jest związek różnokrewny. I tutaj będziemy mieli drugą grupę. Już jest różnokrewny. Zaraz będziemy mówić. Druga grupa to są związki różnokrewne. Związki różnokrewne. Związki różnokrewne to znaczy. Są to takie związki, w których łącznik biologiczny, już nie będę go powtórnie definiował, bo żeśmy to sobie podyktowali, nie odgrywa istotnej roli. No to mogą być ciekawostki genealogiczne, ale to już nie jest decydujące. I tu pierwszym takim, to można powiedzieć, naturalnym związkiem tego rodzaju jest to, jest narodowość, nie mylić z narodem. Narodowość. Związki, których wspólne pochodzenie genetyczne nie odgrywa żadnej istotnej roli. Biologiczne, tak. Nie odgrywa istotnej roli. Więc co to jest narodowość? Jest to związek społeczny złączony wspólnotą etnograficzną. Tu można myślnik dać, wspólny język. Etnograficzny, wspólny język, wspólna religia, wspólny obyczaj. Kultura, tak. Kultura, oczywiście. A wspólny teren? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Niekoniecznie, no proszę pana. Jasne, jasne. Ja mogę też przykłady podać. No, cała masa. Wszystkie narodowości, które żyją w rozproszeniu. Tak, diasporze. Słucham? Istotne jest oprogramowanie. Kulturowe, tak, 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 tak. Pochodzenie tutaj może też odgrywać rolę, ale obok innych rzeczy, już nie jako ten główny wyznacznik. Narodowość tym różni się od narodu, że nie posiada poczucia państwowego,
i nie dąży do posiadania własnego państwa. No, mogą być poddanymi króla polskiego, cara miłościwego. To Ślązacy. No właśnie tutaj. No nie wiem, czy oni mają wszystkie te cechy. No, ja nie wiem. No język wspólny mają. Według tych badań ostatnich to już jest taki coś do wyboru. Ale to jest ludność słowiańska, która mieszka... Ale to biologistycznie podchodzi, słowiańska, no co wspólny przodek. Ale oni się niczym nie różnią, to są zwykli chłopki, którzy... Ale mają wspólny język i obok. To nie tylko chłopki, to i bale też są. Mówią językiem staroświęckim. Nie rozumiecie, że nie są narodem? Też by można było powiedzieć, że to naród jest inny. No oni mówią językiem starosłowiańskim. Ale wspólny. No co, to język polski jest zniekształcony troszeczkę. To trzeba odróżnić język od gwary. Ale ja słyszałem, że gwara śląska to jest język polski. Ma więcej niż dwie osoby. Z akcentem czeskim i trochę wprowadzane słowiańsko niemieckie, a nawet flamandzkie. A w jednej wiosce jeszcze mieszkają. Ale z tego nic nie wynika. Powiedzmy sobie szczerze. Że nie ma poczucia? Nie ma poczucia państwowego i nie dąży do posiadania własnego państwa. No jak zaczną dążyć do posiadania własnego państwa, to już mogą się zamienić w naród. Bo to są procesy płynne, to nie jest tak, że jest raz na zawsze. Ukraińcy są takim przykładem. No i dobra, już nie podjęli. No tak, oczywiście. Oni też do pewnego momentu nie byli narodem, byli narodowością, a w pewnym momencie zaczęli mieć poczucie narodowe najbardziej, czego niestety nasi paleoendecy nie zauważyli. A pierwszy z naszych narodowców to zauważył Doboszyński. I jedną ze swoich książek, pisanych zresztą na emigracji, zadedykował z moim kolegą z więzienia, sanacyjnego polskiego więzienia, ukraińskim narodowcom. Adam Doboszyński, ten skazany na śmierć i zamordowany sądownie w 1949 roku. Mieli państwo swoje 1000 lat temu, państwo kijowskie. No ale czy to byli ci Ukraińcy, bo to było państwo ukraińskie czy rosyjskie? To wikingowie. To jest do dyskusji. W każdym razie narodowość jest to związek, no jak to się mówi, etniczny, etnograficzny, to jeszcze nie musi być naród. Do swego czasu Polanie byli narodowością, a jeszcze nie byli narodem, bo jeszcze nie mieli swojego państwa. Nazwa pochodziła od tego, że ci ludzie karczowali lasy i wypalali miejsca po wykarczowaniu pod pola. Pod pola, tak. Dalej, kolejny z tych związków różnokrewnych to jest, proszę was, lud. Ktoś tu ma. Lud. Jest to zespół szczepów lub narodowości. Zwracam uwagę na spójnik lub. Jest to zespół szczepów lub narodowości. Stanowiący ludność jednego państwa. W związku z czym można było mówić o ludzie Austro-Węgier. To byli poddani cesarza Austrii, króla Węgier, kaisera Franca, czy później cesarza króla Karola. Tak, też człowiek, lud radziecki, niewątpliwie to był lud radziecki. Czy w tej kategorii... I tak się zresztą używało takiej nomenklatury. Czy w tej kategorii państwa rozumiemy również stan lub wasalne państwo? Dojdziemy zaraz do pojęcia państwa, ale definicji socjologicznej, nieprawnej.
ja podaję tutaj siatkę pojęciową Polskiej Szkoły Socjologicznej, do której ja tu ściśle nawiązuję i z której się wywodzę, dlatego, że ona ma najbardziej diagnostyczną siatkę pojęciową. Zresztą przekonacie się o tym i możecie to porównywać, przez internet jest łatwy dostęp, z siatkami pojęciowymi socjologii innych narodów, z amerykańską oczywiście na czele, bo jakżeby inaczej. No to zobaczycie, jak ubogie są tamte siatki pojęciowe, one w ogóle nie łapią pewnych zjawisk, a nasza łapie bardzo subtelne zjawiska. No dalej, słuchajcie. O, można było mówić też o ludzie polskim, Polski przedwojennej, bo mieliśmy 30% mniejszości narodowych, narodowościowych i narodowych również. W związku z czym, powiedzmy, można było mówić przed wojną o ludzie polskim w tym sensie, ale nie wszyscy. Ale państwo wspólne mieliśmy już. No tak, było. Bo wcześniej było. Tak, no to oczywiście. No, bo ludność jednego państwa. No i na przykład ciekawa historia, to miało implikacje prawne. Więc na przykład mało kto wie, a w tej chwili to już łatwo się dowiedzieć, bo nawet w Wikipedii o tym napisano. Jakie były losy SS Galicjan alias SS Hałyczyna? Otóż oni pod koniec wojny znaleźli się na terenie Czechosłowacji, na terenie Czech, ściśle mówiąc, i posłali prędziutko poselstwo właściwie do Szandruka. Szandruk był, proszę was, petlurowcem i jako taki oficerem kontraktowym Polskiej Armii Przedwojennej w stopniu podpułkownika. Walczył w 1939 roku, zresztą dobrze walczył, bo go później po wojnie generał Anders odznaczył virtuti. O czym się rozpisywała prasa PRL-u? Anders odznacza dowódcę SS Galicjan tutaj Szandruka. No ale no to jest prawda, ale nie cała. Otóż Szandruk w czasie, w 1939 roku bardzo dobrze walczył. Z Niemcami, tak? Z Niemcami, tak, tak, w szeregach naszej armii. A później, no, ponieważ miał narodowość ukraińską i to wpisano w dokumentach, bo przed wojną była rubryka narodowość oficjalnie, teraz nie ma, obecne dokumenty są słabo diagnostyczne. Ale w latach 90. przy deklaracjach człowiek ukończył 18 lat, to się pytali o narodowość. To jeszcze było pozostałość po PRL-u. W PRL-u pytano, tak, były dokumenty, później zniesiono. No i proszę was, Szandruk, ponieważ był Ukraińcem, więc go nie wzięli do oflagu Niemcy, mimo że on nie podejmował żadnej kolaboracji z nimi, ale z racji narodowości był uprzywilejowany. To zresztą ciekawostkę wam podam. Niedawno dostałem egzemplarz do przeczytania takiej no, gadzinowej gazety z czasów okupacji, tak się to nazywało, ilustrowany kurier warszawski. Jest strasznie ciekawa lektura, ale chodzi mi tutaj o no to życie na gorąco. Najciekawsze są drobne ogłoszenia. Proszę was, w tych drobnych ogłoszeniach na przykład poszukują kandydatów do Straży Przemysłowej. Jest zaznaczone narodowości niemieckiej lub ukraińskiej. Ciekawe. No, to więcej mówi o sytuacji narodowej czy narodowościowej niż tomy opracowań.
bo to realne życie. Narodowość niemiecka lub ukraińska. I tam zgłoszenia do tej komendy. Tak jak Niemcy robili z Ukraińców swoich takich podrzędnych pracowników. No przepraszam, no SS Galicjen to co to jest? Ale tutaj chodzi o to, że to sięgało nawet do poziomu straży przemysłowej. W dół. No i teraz co dalej? Co było z tym Szandrukiem? Więc Szandruk dostał koncesję na prowadzenie kina w Skierniewicach. I całą wojnę spędził w Skierniewicach jako ten, nie wiem, czy właściciel, czy powiedzmy prowadzący kino. No i ci z SS Galicjen wysłali w 1945 roku dopiero, jak się już wojna kończyła, delegację do Szandruka. Króluj nam, Szandruku! Tu chłopci, prawda, bajcy chcą. No i Szandruk dał się uprosić, pojechał tam do Czech, objął dowództwo, ale to już było w momencie, kiedy dywizja SS Galicjen wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom, czyli była zbuntowaną przeciwko hitlerowcom dywizją. I wtedy Szandruk dopiero przyjął tą ofertę. No i oczywiście ubrał mundur, ale z odprutymi tymi wszystkimi hitlerowskimi emblematami. No i ta dywizja się zbuntowała, uderzyła na wojska niemieckie. Poddała się Amerykanom, bo tą zachodnią część Czech zajęła armia Pattona. No i teraz powstał problem. Z punktu widzenia ludu państwowego. Otóż chodziło o to, że władze alianckie wszystkich obywateli radzieckich, którzy służyli w armii niemieckiej, odsyłali Stalinowi. Odstawiali Stalinowi. No, zwłaszcza Brytyjczycy. Zwłaszcza Brytyjczycy, ale Amerykanie też. No i wtedy co Szandruk zrobił? Szandruk zwrócił się do dowództwa amerykańskiego, żeby mu umożliwić, ponieważ on jest oficerem polskim, a objął dowództwo nad dywizją już nie w służbie niemieckiej, tylko zbuntowaną dywizją. No to wobec tego prosi, żeby mu umożliwili skontaktowanie się z jego polskim dowódcą, generałem Andersem. Amerykanie pozwolili na to. Pojechał do Andersa i Anders załatwił, słuchajcie, że wszyscy żołnierze SS Galicjen, to znaczy byli żołnierze SS Galicjen, którzy mieli przedwojenne polskie obywatelstwo, zostali potraktowani tak jak polscy obywatele, a nie radzieccy, i wobec tego nie wydano ich radzieckim władzom. Czyli zastosowano tutaj kryterium, że to jest lud polski, a nie lud radziecki. Czyli można powiedzieć, generał Anders jest dobrodziejem tych Ukraińców i powinni mu w tej chwili na Ukrainie pomnik postawić, zwłaszcza w zachodniej Ukrainie. I może i postawią. Ale w każdym razie jest to rzecz bardzo ciekawa. Szandruk oczywiście też został na zachodzie i tam został uhonorowany orderem Virtuti za 1939 rok. Bardzo ciekawa rzecz. Tym bardziej, że dzięki niemu i dzięki temu posunięciu mają teraz bardzo dobry wywiad w całym świecie. No. Ciekawy punkt widzenia. Bardzo ciekawy. Tak, Pan ma rację. Tak. Jak najbardziej. A zwłaszcza w Stanach. Dokładnie. A w Kanadzie? No też, nie? No ale Kanada jest mniej istotna niż Stany. Powiedzmy sobie szczerze, ja dlatego tylko wymieniłem Stany. Więc to jest sprawa ludu. Lud radziecki, lud
CK Austrii, Austro-Węgier, przepraszam. Dalszy związek w miarę rozwoju tych naczelnych związków społecznych, to dalszy związek to jest społeczność. Używam tutaj już tych oryginalnych terminów. C to jest społeczność. Ale pan to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, co pan zrobił. A jeszcze ja mam takie pytanie, czy wśród tych SS Galicjan byli także ludzie odpowiedzialni za mordowanie na Wołyniu i w dawnej Galicji Wschodniej polskich wiosek, mieszkańców polskich wiosek, wtedy, kiedy oni współpracowali z Niemcami. No ale tutaj stanowisko naszych władz było takie, emigracyjnych, a więc w owym czasie jedynych legalnych z punktu widzenia formalno-prawnego. No to proszę pana było takie, że to jak będzie niepodległa Polska, to się z nimi rozliczy, a nie będą za te sprawy rozliczali obcy, nie? No, a już zwłaszcza władze radzieckie, czy władze PRL-u. To takie było stanowisko władz emigracyjnych. No zresztą i technicznie nie mieli możliwości tam robić sądów i wykonywać wyroków. To już taki, powiedzmy, dodatkowy aspekt. Więc społeczność jest to lud, czyli genus proximum to jest lud, w którym nastąpił gospodarczy podział funkcji. Jest to bardzo istotna sprawa, czyli to jest taki wyższy etap rozwoju ludu, w którym nastąpił gospodarczy podział funkcji między poszczególne grupy ludności, w nawiasie na przykład klasy społeczne, w rozumieniu marksistowskim. Między poszczególne grupy ludności, w nawiasie na przykład klasy społeczne lub regiony. Gdzie powstały klasy? Nie, na przykład klasy społeczne lub regiony. Na początku, społeczność jest to lud, w którym nastąpił gospodarczy podział ludności. Funkcji. Nie, podział funkcji. Między poszczególne grupy ludności. No te słowa są ważne, bo one są definiowane odpowiednio. W których nastąpił gospodarczy podział funkcji między poszczególne grupy ludności, w nawiasie na przykład klasy społeczne lub regiony. Zamknąć nawias. W ramach jednego państwa. No więc tu już na pewno można mówić o społeczności radzieckiej. Nie wiem, czy można mówić o społeczności poddanych Franz Josefa, bo Galicja była tak na uboczu całego państwa austro-węgierskiego, że w jego życiu gospodarczym słabo uczestniczyła. Natomiast w Związku Radzieckim na pewno była planowa polityka, także później jak się rozleciał Związek Radziecki, no to była zapaść gospodarcza w wielu regionach, republikach, dlatego że kooperacja gospodarcza między poszczególnymi elementami w różnych republikach była tak daleko posunięta, że to się wszystko rwało całkowicie. Były przypadki, że na przykład w
przez 2 lata nie wypłacano pensji. Zakład, który to taki na potrzeby wojska, który pracował we Lwowie, znam konkretny przykład, ale odbiorcą była Moskwa, no to zakład został, bo nie chciały, władze Ukrainy nie chciały go likwidować, ale armia radziecka w tym czasie się rozsypała. No i wobec tego pracownicy tego zakładu dzielnie chodzili do pracy, przez 2 lata nie dostawali pensji. Znam konkretnie taki przypadek. Sądzę, że to... Czy można mieszkało... Gdzie? No Lwowie. Lwowie, tak. Proszę pana, takie to były historie i... No na przykład w tej chwili. Czy można o czymś takim mówić o Unii Europejskiej? No, można od bidy mówić o ludzie unijno-europejskim. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie naciągane, ale można. Myślę. Natomiast o społeczności to niekoniecznie. W niektórych obszarach tak. Pod warunkiem, że Unię potraktujemy jako państwo. No tak, oczywiście tak. Już tak. Można powiedzieć bardzo honeste. Jako unioci kompletni, to już my tak honeste podchodzimy do tego. Unioci kompletni, znaczy nie, jak to znaczy? Się powiedzieć, unioci. Nie wyczyłem się. Proszę pana, to się mówi, ozór mi się obsnął po staropolsku. Więc w każdym razie, jeżeli uznamy, że jest lud europejski, to społeczność już niekoniecznie. Co najwyżej regionami. No, w tej chwili w ciągu tych ćwierć wieku praktycznie zostały zniszczone te elementy naszej gospodarki, które mogły być konkurencyjne dla innych krajów Unii Europejskiej. No i w tej chwili bardzo ściśle kooperujemy z gospodarką niemiecką. Produkujemy albo montujemy na części. Na potrzeby centralne. Nie, no i na nasze też. Już przy tych założeniach, że nie konkurujemy. Nawet ale nie, nasza gospodarka jest komplementarna z ich. Tak jest. I ta, no ale rezultat... Chyba plan Himmlera część. No tak, tak, tak. Oczywiście. Część. Podporządkowana. Część. Komplementarna. Te obręby. No ale jest... Ale, komplementarne ale, bez przemysłu ciężkiego. Absolutnie tak. Tak jest. Proszę pana, teraz jest taka sytuacja, że generalnie w Unii Europejskiej dodatni bilans handlu zagranicznego mają Niemcy. Na co narzekają inni unioci z południa zwłaszcza. Grecy w szczególności. No nie tylko, w Polsce też. Hiszpanie, Ameryka też ciągle krytykuje Niemcy, że właśnie tak sterują rozwojem Unii Europejskiej. No ale mogę powiedzieć tutaj ciekawą rzecz, że my, chociaż mamy generalnie ujemny bilans handlu zagranicznego, to z Niemcami mamy dodatni. Więc jako słudzy Niemiec gospodarczo, no oczywiście pod warunkiem, że się w wełbach nie przewraca i nie będziemy chcieli z Vaterlandem konkurować, ale to przy tym założeniu kooperujemy, prawda, z gospodarką w Reichu. No ja stary jestem, to ciągle mi te z dzieciństwa terminy chodzą po głowie i używam. Można powiedzieć, że staraliśmy się mieć, jak pod wpływami wschodu byliśmy, to staraliśmy się mieć drugie miejsce gospodarczo, a teraz będąc pod wpływami zachodu, to staramy się mieć drugie miejsce. No walczymy o sprawny medal, można powiedzieć, tak elegancko. No, bo nam, tylko nie wolno nam, żeby nam się we łbie nie przewracało i żebyśmy w jakichś dyscyplinach nie chcieli mieć złotych medali, bo to wtedy oczywiście zostaniemy sprowadzeni do parteru. Ale w naszej elicie się nie przewraca w głowach, ona jest tak skromniutka.
Więc proszę was, to jest społeczność. Więc można powiedzieć, że na pewnych odcinkach w Unii Europejskiej można mówić o tworzeniu się społeczności. Można mówić o ludzie, ale to jest trochę na wyrost, bo to jeszcze tak nie jest, zwłaszcza jak przychodzi, no tak jak w pokerze, sprawdzanie, czyli kryzys, to wtedy to wszystko jakoś trzeszczy. Poza tym jeszcze tutaj jest kłopot z tymi kwestiami cywilizacyjnymi. Jednak to jest oczywiście. A póki jest ta mieszanka cywilizacyjna, trudno jest mówić o społeczności. No zwłaszcza, że w tej mieszance w Unii w tej chwili jest ta, jak myśmy to nazywali, liberalno-wolnomularska cywilizacja śmierci. Tak nazwijmy ją. To jest najgorsze. Dalej, kolejnym związkiem różnokrewnym, czyli jeszcze wyższy etap rozwojowy, to jest państwo. Ale podkreślam, że to nie jest definicja prawna, tylko jest to definicja polskiej szkoły socjologicznej, a ściśle Petrażycki-Piętka. Czyli ta część dorobku polskiej szkoły socjologicznej, od której właściwie już 3 pokolenia naszych humanistów zostały odcięte po 1948 roku. Czyli tu państwo piszemy z małej litery. Tu państwo piszemy z małej litery, jak najbardziej. No, takie inne związki. No ja tutaj wymieniam enumeratywnie, to każdy termin jest tak jak związek, tak jak nowe zdanie, no to tutaj piszę z dużej, ale w zdaniu to z małej, oczywiście. Państwo. Jaka jest definicja? To rozumiemy socjologiczna. W sensie socjologicznym. W rozumieniu polskiej szkoły socjologicznej Petrażycki-Piętka. Patrzcie, jakie szkody zrobiła wojna i powstanie warszawskie. Przecież przed wojną Petrażycki to wykładał, ale no nie zdążył tego wydać. Notatki z jego wykładów robili jego studenci Żydzi, którzy prawdopodobnie zginęli w czasie wojny. Może powstanie to przypadek. A no, jeden nie Żyd, Piętka, który zachował to w formie notatek i dzięki temu to ocalało, słuchajcie. No to teraz słuchajcie państwo. A Piętka był z Warszawy czy spoza? Z Warszawy, nie, z Warszawy. On tu później po wojnie wykładał na Uniwersytecie. Ja mówię, gdzie on w okresie II wojny światowej przebywał. No tu. Tu, w Warszawie ten czas. Nie, może pod Warszawą. Nie wiem, gdzie tak dokładnie w sensie adresu. W każdym razie zaraz po wojnie wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i na SGH, później jeszcze SGBiS. Profesor Trzeciak, którego znałem, kończył SGBiS i też był uczniem Piętki. Teraz znowu SGH. Więc państwo. Definicja, ale to jest definicja państwa jako związku społecznego. Naczelny związek różnokrewny. Obejmujący swoimi funkcjami porządek formalno-prawny. Obejmujący swoimi funkcjami porządek formalno-prawny. Koniec, kropka. Można dodać, że
inne dziedziny życia społecznego i normy, obejmuje ją wyłącznie w formie skodyfikowanej prawnej. No więc słuchajcie, zwracam wam uwagę, że ten obiegowy slogan, którym się mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, albo państwo prawa, no to jest po prostu tautologia. Znaczy to w konstytucji tak jest. No tak, ale to jest tautologia, to jest masło maślane. No tak, tak. Że sprzedajemy wyłącznie masło maślane. To jest prawda, ale to jest... No państwo właśnie ma swoje funkcje w dziedzinie prawa. Jak nie, ma, nie stanowi prawa, to nie jest państwo. Dobrze, a w takim razie... Każde państwo właśnie stanowi prawo. Jak nie wnikamy w treść tego, w cywilizacyjną treść tego prawa, w źródła prawa, już wiemy, o czym mówimy, no to to nic nie mówi. To stwierdzenie, że jesteśmy państwem prawa, czy państwem prawnym, raczej się powinno mówić państwo prawa, ale jak ktoś chce, może mówić o państwie prawnym, też jak się uprze. Tautologia. Czy można wychwycić, bo nie bardzo wychwyciłem, różnicę w takim razie między pojęciem państwa w sensie socjologicznym, a w sensie prawnym międzynarodowym? Jakie są różnice? Bo w zasadzie to się pokrywa. Proszę pana, to się pokrywa w warstwie abstrakcyjnej. Dlatego, że od czasu, kiedy przestano wykładać socjologię 40., rozpłynęło się w nocy mgle Nacht und Nebel, no to proszę pana, wyłącznie rozpatruje się to w płaszczyźnie abstrakcyjno-prawnej, dogmatyczno-prawnej, ściśle mówiąc. Natomiast my tu mówimy o realnie funkcjonujących związkach społecznych. Ja rozumiem, tylko mi chodzi o różnicę między, w praktyce, gdzie te różnice, gdzie ja mogę znaleźć te różnice między takim spojrzeniem, a tym spojrzeniem drugim, dogmatyczno-prawnym, a socjologiczno-prawnym. No taka sama różnica, jak między podejściem dogmatyczno-prawnym do gospodarki, a realną gospodarką. To jest podejście księgowego, jasne, pierwsze, a drugie jest podejście biznesmena. Czyli jedno jest rzeczywistością, drugie jest tylko opisem, mniej lub bardziej. A drugie jest w gruncie rzeczy pewną abstrakcją, która może, ale nie zawsze musi mieć przełożenie na rzeczywistość. Jeżeli my tutaj mówimy o państwie jako związku społecznym, no oczywiście, jasne, ja zaznaczam, że jestem realistą w sensie, prawda, filozoficznym i mnie interesują realnie istniejące związki, a nie to, co tam ktoś na papierze napisze. Na papierze, jasne, tak. Jasne. Prawda? Więc dlatego odróżniam to od norm prawnych dotyczących tego realnego związku, dlatego, że w systemie prawnym jest wiele norm prawnych martwych, które nie są przestrzegane, albo są przestrzegane w bardzo małym stopniu. I tutaj... Znaczy, a czy to nie jest tak przypadkiem, nie wiem, czy ja dobrze myślę w tej chwili, że powiedzmy w cywilizacji bizantyjskiej będziemy mieli do czynienia właśnie z tym pojęciem państwa dogmatyczno-prawnego, natomiast w cywilizacji łacińskiej będziemy mieli do czynienia z tym podejściem socjologiczno. Tak jest, tak jest. Podejście Petrarzyckiego Piętki jest typowo łacińsko-socjologicznym, ale siatka pojęciowa jest ogólna. Jasne. Tylko, no, wie pan, system prawny Bizancjum był wspaniale rozwinięty, ale w pewnym momencie zaczęło brakować związku społecznego realnego,
który by stał na straży tego porządku prawnego, prawda? On ocalał, no choćby w postaci kodeksu justyniańskiego. No ale populacja, realna populacja, która uznawała te normy i stosowała, no to oczywiście była ograniczona już wtedy w gruncie rzeczy tylko do samego Konstantynopola. Prawda? A potem padła i już nie było, bo powiedzmy zaborcy, Turcy osmańscy wprowadzili swój inny porządek i skończyło się. A prawo było abstrakcyjne i ono później stanowiło, no do dziś się wykłada prawo rzymskie, to które jest wykładane na naszych uczelniach, to jest oparte o kodeks justyniański przede wszystkim, bo w tym Rzymie republikańskim, gdzie to prawo rzymskie powstawało, nie było całościowej kodyfikacji, dlatego że to prawo miało oparcie w ludziach, w ich etyce i było dla nich tak oczywiste, że poza prawem 12 tablic nie było żadnej całościowej kodyfikacji. W Bizancjum już tak nie było, trzeba było wszystko drobiazgowo skodyfikować i właśnie tą kodyfikację mamy w kodeksie justyniańskim. No więc to jest taka różnica. Ja dlatego pytam, bo jeśli... Prawo jest prawem, no na przykład w PRL-u. Ulubionym moim tematem jako wykładowcy w różnych gremiach, łącznie z gremiami partyjnymi PZPR, gdzie robiłem też wykłady na ten temat. Jeśli mnie tylko zaproszono. No to mówiłem, słuchajcie, z punktu widzenia dogmatyczno-prawnego jedynym, powiedzmy, legalnym rządem Polski jest rząd londyński. Niektórzy nawet nie wiedzieli, słuchacze, że taki rząd jeszcze istnieje, a inni słyszeli, że to jakaś kanapa. A ja mówię tak, oczywiście. No i wykazywałem, jak to było. Dlaczego? No mówię, no dobrze, ale realnie przecież ten rząd tu nie ma żadnego przełożenia. I trudno mówić, żeby to państwo londyńskie, legalne, było realne. I tutaj jako realista się przedstawiam. No dobrze, ale jeżeli nasz Sejm w ekspresowym tempie w związku z biegunką ustawodawczą rypie ustawę za ustawą i te ustawy nie są przestrzegane, no to są abstrakcje. Bo naszym prawodawcom się wydaje, że jak ustawy uchwalą, to już wszystko jest załatwione. Nie. No właśnie socjologia i psychologia prawa uczyła tego, że trzeba sobie wyobrazić, jak to ta norma prawna będzie oddziaływać na psychikę społeczeństwa. To jest ta psychologiczna szkoła prawa. I to samo z państwem. Czy te normy funkcjonują w świadomości społecznej? A od strony cywilizacji, czy one mają oparcie w dobrowolnych normach etycznych, to znaczy czy jest dostatecznie duża grupa ludzi, która przestrzega te normy prawne, nie tylko dlatego, że za nimi stoi policjant z pałką, z radarem, czy z czymś tam innym i więzienie, tylko dlatego, że uważają te normy za słuszne. A czy mogę też i pytanie trochę może odbiegając od dzisiejszego, bo zastanawiałem się niedawno, nie wiem, z pół miesiąca temu, kiedy tak naprawdę, co było tym momentem przełomowym, które pozwoliło na to, że powstała cywilizacja łacińska? Co się zdarzyło, jaki fakt w historii się zdarzył, że powstała cywilizacja łacińska? To było kilka faktów. Po pierwsze, konieczne było powstanie nauki greckiej w stylu ateńskim. Po drugie, no, powstanie prawa rzymskiego, związanego z etyką. Ale i po trzecie, etyka katolicka. To te trzy warunki. Znaczy, według mnie, nie wiem czy dobrze myślę, ale według mnie tym momentem takim kluczowym, gdzie właściwie zainicjowano cywilizację łacińską, to było nauczanie świętego Pawła.
dlatego że on pierwszy został oskarżony o to, że głosi wbrew prawu. Czyli dla niego etyka miała znaczenie większe niż prawo. No tak, tak, no etyka, no, ja mówię momencie, katolicka. W tym czasie, co, no, tak, kiedy żył święty Paweł, to trzeba mówić o etyce chrześcijańskiej. Chrześcijańskiej, tak, 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 no tych odróżnych. Tu trzeba mówić o etyce chrześcijańskiej, no, tak, no, i wtedy sprawa jest jasna. Ale z tym prawem. I jego, tak, za tak, to, tak. I jego za to oskarżano. To znaczy on był oskarżany formalnie, prawnie właśnie o łamanie prawa. Tak. O to, że głoś nawołuje do nieliczenia się z prawem. Ale jakiego w imię prawa? Etyki. W imię etyki. Ale jakiego prawa? 12 tablic czy religijnego prawa żydowskiego? Nie. Mówimy o religijnym prawie żydowskim z jednej strony, a z drugiej strony oskarżano go o występowanie przeciwko prawu rzymskiemu. Rzymskiemu? Aha. Ale to był obywatelem rzymskim. Bo się tak mocno zastanawiałem właśnie, co było tym momentem kluczowym, no tak, tak, świadomości, że gdzie się znalazło tych pierwszych, nie wiem, trzech facetów, czy tam pięciu facetów, którzy nagle zrobili, zmienili kierunek cywilizacyjny zupełnie. No więc to był właśnie moment tego synodu jerozolimskiego, gdzie od soboru, soboru w 50 roku, gdzie jak gdyby postawiono kropkę nad i, chociaż nie wiadomo, czy on się odbył, to jest inna kwestia do końca, bo tam i tak samo te klauzury też nie wiadomo, czy nie były potem, są tam, historycy się sprzeczają, ale to są szczegóły. Ale jego dorobek jest realny. Dorobek jest realny, dokładnie. I to był ten moment, kiedy zdecydowano się pójść drogą cywilizacji łacińskiej. To był pierwszy moment, pierwszy zaczyn. To znaczy, to był pierwszy zaczyn, tak, tak, tak. Nowa cywilizacja. Tak, to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Przepraszam, że tak, ale to bardzo jest ważne. Ale to się właśnie łączy. Ale to się łączy z tematem ściśle. To nie jest dygresja, choć mogłoby się wydawać, że to dygresja. Nie. Otóż, proszę pana, teraz przechodzimy dalej. No jeszcze tutaj wam powiem marksistowska definicja prawa. Państwo jest to organ przymusu opartego o prawo. To jest marksistowska definicja, której się uczyłem na Politechnice Śląskiej. Bo dobry fachowiec musiał być dobrym marksistą. No i wreszcie naród. Też się uczyłem. Ja też się uczyłem. No proszę, państwo? No to między nami marksistami, engelsistami. Państwo? To? No ale to marksistowska. Właśnie organ przymusu opartego o prawo. No też mówi o prawie jako o decydującym elemencie. Jeszcze inaczej. A prawo to jest wola klasy panującej podniesiona do rangi prawa. No i wreszcie piąty naczelny związek różnokrewny to jest naród. To jest naród. I to znowu definicja. Petrażysko-Piętkowska. Naród jest to naczelny związek różnokrewny, obejmujący swoimi funkcjami całość życia społecznego. Całość życia społecznego. W nawiasie w tym etykę i prawo oczywiście. Obejmujące swoimi funkcjami naczelny związek różnokrewny, obejmujący swoimi funkcjami całość życia społecznego. No, w nawiasie wszystkie normy społeczne, w tym oczywiście etykę i prawo. Więc konieczny to
trochę inaczej to zdefiniował. Ja tu bardziej jestem Petrarzyczykiem niż konecznistą. Bo po prostu uważam, że definicja Petrarzyckiego i Piętki jest bardziej diagnostyczna. A jak Koneczny to zdefiniował? A Koneczny mówi tak, że naród jest to zrzeszenie cywilizacyjne, posiadające ojczyznę i język ojczysty oraz mający cele spoza materialnej walki o byt. Wspólne cele. Tak, wspólne cele. Historykiem podkreśla przy tym, że o ile państwo jest zrzeszeniem przymusowym, opartym na prawie, o tyle naród jest zrzeszeniem dobrowolnym, opartym na etyce. No mogę to podyktować, jak chcecie. No pewnie trzeba. Bo ja się tu głównie opieram na Petrarzyckim Piętce, bo uważam, że ta definicja jest bardziej diagnostyczna, ale bardziej opisowo. Ten jest historykiem. Ale określenie Petrarzyczyk czy konecznista, no to jest takie trochę turańsko. Dlaczego? No bo jeżeli się... Chodzi o autorstwo, proszę pana, nie o... Nie o zwolenników teorii. Ja nie jestem zwolennikiem, tylko ja referuję wam te teorie i mówię, ranguję tylko z punktu widzenia mocy diagnostycznej. No to wiemy. A zwolennikiem nie jestem żadnym. To tak zabrzmiało troszeczkę. No jak ktoś ma takie skojarzenia, według Feliksa, to tak mu brzmi. Dobrze, naród to według Konecznego. Może napiszmy to tak. W związku z tym Koneczny określa naród. W związku z tym Koneczny określa naród jako zrzeszenie cywilizacyjne posiadające ojczyznę i język ojczysty zwracam uwagę, że to bardzo zawęża pojęcie narodu posiadające ojczyznę i język ojczysty oraz no to wszystko trzeba podefiniować, a przy definicji Petrarzyckiego Piętki nie musimy takich dodatkowych terminów definiować, no to na przykład ojczysty, tak? Ojczyznę i język ojczysty oraz mający cele spoza materialnej walki o byt. Przecinek albo... Wspólne cele. Wspólne cele, no tak. Tylko o takie chodzi. Spoza materialnej walki o byt. Także jak tylko ma cele gospodarcze, to jeszcze nie jest naród. To może być społeczność, lud. Podkreśla przy tym, że państwo jest zrzeszeniem przymusowym, opartym o prawo. A naród? Państwo jest... Zrzeszeniem przymusowym. Zrzeszeniem, alias związkiem. To samo znaczy. Zrzeszeniem związkiem. Przymusowym opartym o prawo, a naród związkiem dobrowolnym opartym o etykę. Znaczy, że turańskie cywilizacje nie mogą być narodowe. No tak, tak, Koneczny twierdzi, że turański nie ma narodu. W turańskiej mogą być co najwyżej państwa, społeczności. Związkiem przymusowym opartym o prawo. O prawo. A naród zrzeszeniem dobrowolnym opartym o etykę. Tak, więc proszę was, tutaj oczywiście można wskazać, że jakiś element dobrowolności, przynależności do narodu, to nawet zachowali Niemieccy Bizantyjcy w X
czasie okupacji. No, nie można było komuś, kto nie chciał i protestował przeciwko temu, wpisać go na Volkslistę niemiecką. Można go było rozstrzelać. A no tak, ale nie wpisać na Volkslistę. No było na Śląsku, krążyło, to koledzy moi opowiadali mi, że taki wierszyk krążył. Jak nie podpiszesz Volkslisty, twoja wina, zaraz cię wezmą do Oświęcimia. A jak podpiszesz, stary ośle, zaraz cię Hitler na Ostfront pośle. No ale był wybór. Miał wybór. Jest taka wioska na północ od Zamościa. Do niego należą wybór. Nazywa się Kolonia. Czy Oświęcim, czy Ostfront. Była taka też żerna historia z Schiller, który no, był biznesmenem, tutaj fabryki miał. I był Niemcem etnicznie z pochodzenia, natomiast czuł się już Polakiem. I jego syn działał w Armii Krajowej. No i więc koniecznie chcieli, bo on był autorytetem jakimś tam dla społeczności, żeby on jednak podpisał przynależność do rasy niemieckiej, do Niemców. Do narodu, Volkslistę, naród. No i do narodu, tak. I jego syna mu aresztowano i zaszantażowano go, że jeżeli on, sprawa doszła już do, on tam przekupywał tych Niemców, mając pieniądze kilkakrotnie, ale jak sprawa doszła do Berlina, no to Berlin już niestety postawił warunki ultimatu bardzo wyraźne, już tam się nic przekupić nie dało. No, wyraźnie mu powiedziano, jeżeli mając tego syna już Armia Krajowa, ulica Armii Krajowej, tej, jak się nazywa przed wojną? No nieważne, Szucha. No i powiedziałem mu wprost, że jeżeli nie podpiszę, no to niestety tego on się odmówił i dosłownie dwa dni później jego syn, nazwisko jego się na obwieszczeniach znalazło. No ale jego na Volkslistę nie wpisał. I jego nie, koledzy nam za to działali. Natomiast był status Reichsdeutscha, czyli pełnoprawne obywatelstwo Rzeszy Niemieckiej. To było państwowa przynależność. I tutaj no to też były określone normy. Ale chłopom z kolonii Sitaniec na północ od Zamościa, potomkom kolonistów z Alzacji, Lotaryngii i rejonu Treviru z drugiej połowy XVIII wieku, już skolonizowanymi od początku XX wieku, no to im właśnie Gestapo w Zamościu przyznało status Reichsdeutschów. I też, no i przede wszystkim chcieli złapać, znaczy jak wójt się podpisze tej wioski, czyli Wiktor Springer, no to wtedy cała wioska się podpisze. A im się podpisało tylko trzech. Piotr Weiland i paru tam jeszcze dwóch emerytów. I ten. I to znaczy to chyba trzeba czytać nie Weiland z angielska, tylko Wieland. To nie, to jakoś tak w ogóle Weiland, czy jakoś Wailand się w oryginale pisała, to już było przekręcone na polski od kilku pokoleń. I tego właśnie wójta wezwali do Gestapo do Zamościa i dlaczego pan się nie chce podpisać na Reichslista, by powiedział gestapowcom, bo ja jestem Polakiem. Pan nie jest żadnym Polakiem, pan ma 100% krwi niemieckiej, pan podpisuje natychmiast. On powiedział, że nie, no to go osadzili. Uciekł z tego, złamał nogę w kolanie, potem miał operację. Ale patrzcie, jak hitlerowcy mieli ciągle biologistyczne podejście o krwi.